26 maja przypada wspomnienie świętego Filipa Nereusza, prezbitera. Filip urodził się we Florencji 21 lipca 1515 roku jako syn Franciszka i Lukrecji. Na chrzcie otrzymał imiona Filip Romulus. Był bardzo pociągający w swojej zewnętrznej postaci, jak też w obejściu. Wyróżniał się poczuciem humoru i talentem jednania sobie ludzi. Początkowo nauki pobierał we florenckiej szkole San Giorgio. Duchowo kształtowali go dominikanie z konwentu San Marco. Po przedwczesnej śmierci matki i starszego brata, kiedy pogorszyły się znacznie warunki materialne ojca, Filip udał się do swojego bezdzietnego stryja San Germano pod Monte Cassino, by wyręczyć go w zawodzie kupca i odziedziczyć po nim znaczną fortunę. Miał wówczas 17 lat. W czasie pobytu u stryja odwiedzał często opactwo benedyktynów, a jego kierownikiem duchowym był Eusebius Eboli. Przyjął wówczas za swoją dewizę benedyktynów – nic nie przekładać ponad miłość do Chrystusa. Wkrótce Filip zrezygnował z pomyślnej dla siebie okazji zdobycia zawodu i majątku i udał się do Gaety. Po krótkim pobycie w tym mieście skierował swoje kroki do Rzymu, gdzie miał pozostać do końca swego życia, a więc przez ponad 60 lat. Tam rozpoczął studia filozoficzne i teologiczne. Jednocześnie był wychowawcą dwóch synów w domu zamożnego Florentczyka, dzięki czemu miał zapewniony byt. Prowadził życie modlitwy i umartwienia. W wolnym czasie nawiedzał kościoły, sanktuaria i zabytki wiecznego miasta. Kiedy w roku 1544 w Zielone Święta znalazł się w katakumbach świętego Sebastiana, które były ulubionym miejscem jego wypraw, wpadł w ekstatyczny zachwyt. Poczuł, jak tajemnicza ręka wyciąga mu z boku dwa żebra, a jego serce, podobne do ognistej kuli, groziło rozsadzeniem piersi. Po tym doświadczeniu Filip założył towarzystwo religijne pod nazwą Bractwa Trójcy Świętej do obsługi pielgrzymów i chorych. Widział bowiem, jak te wielkie rzesze pątników potrzebowały pomocy duchowej, a często i materialnej. Był to rok 1548. Przez tę posługę zyskał sobie miano apostoła Rzymu. Momentem przełomowym w życiu Filipa był rok 1551, kiedy to za namową spowiednika przyjął święcenia kapłańskie. Miał już wtedy 36 lat. Jako kapłan musiał być jednak przydzielony do jakiegoś kościoła. Zamieszkał więc przy konwencie świętego Hieronima w centrum Rzymu. Tu właśnie dojrzało wielkie dzieło jego apostolskiego serca – oratorium. Zrodziło się ono z troski Filipa o poziom wiedzy religijnej penitentów, który w owym czasie był bardzo niski. Początkowo w ciasnej izbie swojego pokoju, potem w kaplicy konwentu, Filip zaczął gromadzić kapłanów, zakonników, mieszczan, kupców i artystów. Wspólna modlitwa, spotkania i rozmowy osobiste, spowiedź, czytanie duchowe, konferencje i dyskusje na aktualne tematy oraz rekolekcje to program tych spotkań. Oratorium było otwarte dla wszystkich ludzi dobrej woli. Filip organizował także koncerty muzyczne oraz nabożeństwa, w czasie których śpiewane były pieśni pochwalne w formie dialogów. Ta forma muzyczna przyjęła nazwę od miejsca pierwszych wydarzeń i do dziś znana jest jako oratorium. Z czasem zebrała się pewna liczba uczniów, którzy chcieli być bliżej Chrystusa. Filip zaprosił więc ich do zjednoczenia z Bogiem, do cnót chrześcijańskich i do uczynków miłosierdzia. Na placach bawił się z dziećmi, by je potem gromadami prowadzić do kościoła. Był to dotąd zupełnie nieznany styl apostołowania i prowadzenia duszpasterstwa. Do oratorium spieszyła cała elita duchowa Rzymu. Tu właśnie rodziły się plany reform. Do grona przyjaciół Filipa należeli święty Kamil de Lelis, święty Felix, święty Jan Leonardi, święty Franciszek Salezy, święty Ignacy Loyola i wielu innych. W roku 1564 Florentczycy oddali Filipowi w zarząd swój kościół pod wezwaniem świętego Jana. Tu właśnie pozostali przy nim jego duchowi synowie, zwani potem oratorianami czy też Filipinami. Prowadzili życie wspólne, nie związani wszakże żadnymi ślubami. Ta swoboda pozostała do dziś cechą charakterystyczną Filipinów. Filip umiał swych duchowych synów zainteresować nie tylko sprawami religijnymi i duchowymi, ale także nauką i kulturą.
W jego domu odbywały się więc koncerty muzyczne, prelekcje o sztuce, archeologii i historii. Za datę założenia Zgromadzenia Oratorianów przyjmuje się rok 1565. Zatwierdził ich papież Grzegorz XIII już w roku 1575. Regułę dla nowego zgromadzenia Filip napisał jednak dopiero w roku 1583, na podstawie wielu lat doświadczenia i praktyki. Nadawała ona poszczególnym kapłanom dużo swobody. Każdy dom do dnia dzisiejszego jest niezależny. Wkrótce pojawili się przeciwnicy poczynań Filipa. Oskarżyli go o to, że sprzyja nowinkom, niebezpiecznym dla wiary. Doszło do tego, że surowy papież Paweł IV zakazał mu na pewien czas działalności. Kuria rzymska odebrała mu nawet prawo do spowiadania, co równało się z karą kościelnej suspensy. Kolejni papieże obdarzyli go jednak ponownie zrozumieniem i odwołali ten zakaz. Filip Neri był doradcą papieży i kierownikiem duchownym wielu dostojników. Był jednym z najbardziej wesołych świętych. Zmarł wyczerpany pracą na rękach swoich duchowych synów 26 maja 1595 roku, w noc święta Bożego Ciała. Miał wcześniej podać dokładną godzinę swojej śmierci. Pochowany został w kościele Santa Maria Chiesa Nova w Rzymie. Przekonanie o świętości kapłana było tak powszechne, że chociaż w owych czasach zaczęto wprowadzać do procesów kanonizacyjnych coraz surowsze wymagania, beatyfikacja sługi Bożego odbyła się już 15 lat po jego śmierci. Dokonał jej 11 maja 1610 roku papież Paweł V. W 12 lat później papież Grzegorz XV dokonał jego kanonizacji. W ikonografii święty Filip przedstawiany jest jako mężczyzna w średnim wieku, z krótką brodą, w sutannie i birecie. Jego atrybutami są lilia, serce i księga. Módlmy się. Boże, Ty dajesz chwałę świętych Twoim wiernym sługom. Spraw, aby Duch Święty zapalił w nas ogień miłości, który przenikał serce świętego Filipa. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.